Cześć, Ernest! Wczoraj po południu dostaliśmy wiadomość o tym, że za wzięcie udziału w turnieju Summer Cash Cup do odebrania będzie ubiór do postaci oraz zbierak do zestawu. Później tego samego dnia Fortnite przekazało kolejną garść szczegółów co do tego eventu. Już wiemy, kto może wziąć udział, co trzeba zrobić i co jeszcze będzie do odebrania. Warto o tym wiedzieć, ponieważ będzie nagroda za samo oglądanie tego eventu. Ale po kolei. Najpierw powiem wam, jak odblokować te oto dwa skiny, malowanie i graffiti. A więc, 1 i 2 lutego w godzinach od 9 do 12 odbędą się w grze turnieje solo. Aby móc wziąć udział w tych turniejach, trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie oraz należy wbić przynajmniej 15 poziom konta. Do tego te turnieje odbędą się tylko i wyłącznie w regionach Azji i Oceanii, co oznacza, że trzeba będzie przełączyć swój region w ustawieniach. Najlepiej na ten, na który macie mniej pingu. Turnieje będą odbywać się o tych samych godzinach w obu regionach. W obu regionach będzie też mnóstwo tryhardów, więc to, czy jakiś region jest lepszy czy słabszy, nie będzie miało znaczenia. Za samo wzięcie udziału w tym turnieju, po prostu zagranie chociaż jednego meczu, otrzyma się graffiti Shaka, Róża i Kłoka za darmo. Są przewidziane oczywiście jeszcze inne, lepsze nagrody. Słuchajcie uważnie. 10% najlepszych graczy otrzyma ubiór Kompleks za darmo. 25% najlepszych otrzyma zbierak do jej zestawu. 50% najlepszych za to zdobędzie malowanie plamy farby. To, ile trzeba będzie uzbierać punktów, będzie zależało już od tego, jak dobrze pójdzie graczom z całego świata. Będą próbowali gracze z wielu miejsc na świecie, mimo pingu. Bardzo ważne jest to, aby każdy uczestnik obserwował swoje statystyki w zakładce tego turnieju. Tam na pewno będą nasze osiągnięcia oraz informacje o tym, w jakim procencie najlepszych graczy jesteśmy. Czyli tak, warunki są inne niż te podczas japońskiego turnieju z listopada. Może być nawet trudniej. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Przewidziano też nagrody za oglądanie live'a z tego wydarzenia na żywo na Twitchu. Od godziny 3.30 1 lutego oraz od godziny 3.00 2 lutego odbędą się streamy na oficjalnym kanale tego wydarzenia na Twitchu. Niestety, nie wiemy, jakie to będą nagrody, ani ile czasu trzeba będzie oglądać. Tak czy siak, warto spróbować. Aby móc odebrać nagrody za oglądanie, musicie mieć konto na Twitchu. Takie konto trzeba następnie połączyć ze swoim kontem Epic Games. Jak to zrobić? To proste. Najpierw udajcie się na tę oto stronę Epic Games. Link w opisie. Tutaj zalogujcie się na swoje konto. Po zalogowaniu się zostaniecie przeniesieni na taką oto stronę. Tutaj kliknijcie Połącz pod logiem Twitcha i zalogujcie się na swoje konto Twitch. Jeśli ty nie masz konta Epic Games, a grasz na konsoli, to takie konto musisz założyć, a następnie na tej samej stronie połączyć konto Epic Games z kontem swojej konsoli. PlayStation, Switch czy Xbox, to już zależy od tego, na czym grasz. Tak przygotowane konto trzeba połączyć z kontem Twitch. Godziny transmisji już znacie. Jak już mówiłem, nie wiadomo, ile trzeba będzie oglądać, ani co będzie do wygrania. Pamiętajcie, aby to oglądać, będąc zalogowanym na swoje konto Twitch, które podłączyliście do Epic Games. I to w sumie wszystko na temat tego wydarzenia. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!